Jaki plan na dziś? Po pierwsze, nie obrazić ani jednego widza. Emotkom cię wyzywałem, ty zasrany płatku śnie! No i challenge spieprzony. Jak postępuje mitomania? Random Bruce, Mamon Kononowicz. Poważny naukowy film. Obejrzmy. Partiatics! Co mnie przysłał, panie strażaku? Zarówno fani Szkolnej 17, jak i platformy Twitch wiedzą o czymś takim jak mitomania. W dzisiejszym materiale postanowiłem zebrać kluczowe informacje na temat tej analiza. Choroby. Jako przykłady posłużą nam Random Bruce TV, Mamon oraz Kononowicz. Chyba jakiś dla tych, co nie słyszeli, czym jest mitomania, bądź inaczej zespół Delbrucka, jest to inaczej zaburzenie psychiczne objawiające się patologiczną skłonnością do opowiadania kłamstw, najczęściej pod postacią zmyślonych opowiadań przedstawiających... Ej, było coś! Był taki shot, że on wziął Piłsudskiego zdjęcie i mówił, że chyba to jego dziadek? Czy coś takiego? Oglądaliśmy to. ...opowiadającego w korzystnym świetle. Każdemu z nas może zdarzyć się jakiś moment odklejki i śmiało można stwierdzić, że taki mały mitoman żyje w każdym z nas. Żadnego klubu nie ma nic. Jestem porypany. W ostatnim miesiącu wydałem na Robloxa 500 zł. Jezus Maria. Nie istnieje takiego, więc... Jak wy możecie myśleć z tym gejem? Nie, w Bojerze nie ma bomby! A co po Gothicu? Gothic 2, Gothic 2 DLC, Gothic 3 i Mertana. Koniecznie. Jednakże ta patologiczna skłonność do opowiadania farmazonów pasuje w mniejszym lub większym stopniu do tych trzech panów. Mitomaniem podzieliłem tutaj na trzy stadia, z czego każde stadium przyporządkowane jest dla jednego z bohaterów dzisiejszego odcinka. Nie przedłużając, omówmy pierwsze z nich. Stadium początkowe. Ty, Random Bruce początkowy, okej. Okay. Pierwsze oznaki mitomanii zaczynają się pojawiać już w wieku około 18 lat. Przykładem, który posłuży nam opisać pierwsze stadium mitomanii, będzie streamer o nazwie użytkownika Random Bruce TV. Na pierwszy rzut oka choremu nie da się zauważyć żadnych objawów, nie widać, aby patologicznie kłamał, wymyślał niestworzone historie itd. Kiedy chory rozkręca się w swoich wypowiedziach, zdarza się mu strzelić jakąś niestworzoną historię. Na początku przymyka się na to oko, w końcu każdemu może się to zdarzyć. Z czasem rozbudowanie mitomańskich historyjek wzrasta. Opowieści chorego sa... Chyba mogę to pokazać. To jest w Polsce wybory, no to mogę to pokazać. Najbardziej pomysłowy kandydat na radnego. Widać to czarno na białym. Numer 7 na liście. Kajetan Kołodziejski. No, ciekawy koleżka. Nieśmieszne. Aha, fułek. Powiedziałbym coś, ale nie mogę wyzywać widzów dzisiaj. Więc... stają się coraz to bardziej absurdalne, to może powodować, że przydzielona mu zostanie taka łatka. Szukając powodów, czemu osoba chora na mitomanię ma tendencję do opowiadania patologicznych kłamstw, dochodzę do wniosku, że zależy to od stadium choroby. W przypadku Random Bruce'a może być to chęć do wartościowania się, zaburzenia jego faktycznego obrazu, ty, to ma sens, może być jego mówię. Odpowiedź na pytanie, jak mu poszła matura. Matura była całkiem prosta, łatwe tematy były, więc można spokojnie było sobie wybrać. Ja miałem 30. Procent Polaka, bo dostałem najgorszy temat, jaki mogłem dostać. Okazuje się, że nasz Alex, bo tak na imię, wcale nie zdał matury i wychodzi na to, że dla niego matura mogła nie być taka łatwa. Obserwując dalej, można zauważyć pewne podobieństwa między innymi klasami mitomaństwa, bądź też rozwinięcie lub pogorszenie się niektórych objawów, które wydają się korelować w jakiś sposób między naszymi trzema bohaterami. Od prostych podobieństw w podświadomym zachowaniu chorych, jak najprędzej, jak kurczę. Przez wspólne zainteresowanie, jak na przykład dobry kontakt ze służbami porządkowymi, aż po takie rzeczy jak brak ruchu, to może prowadzić do zaniku mięśni, amputacji kończyn dolnych lub ogólnemu pogorszeniu się zdrowia fizycznego. Choroba ta krzywdzi nie tylko cierpiących na mitomanię, ale może doprowadzać do skrajnych emocji osób, z którymi mitomani rozmawiają. Zostawcie mojego syna! Dzień, gdzie pikujesz k***a losowe czempiony... Ty jesteś Brak pokory u chorego wydaje się być cechą charakterystyczną mitomanii. Przekonanie o swojej racji powoduje sprzeczność... Cieka, cik, oświat, witam.
podczas wszelakich dyskusji. Ponadto we wczesnym stadium mitomanii Random Bruce ma duże poczucie Minus 400 gram tłuszczu, minus 1% tłuszczu. Niszczalności to do swojej osoby. Często też posługują się stwierdzeniem, że przecież oni nic nie zrobili, bądź są niewinni. Kocham biczować, nie da rady. 36-letni Mamon jest przedstawicielem pośredniego stadium choroby mitomaństwa. W tym stadium po raz pierwszy możemy zauważyć mechanizm wyparcia się tej choroby. Jednakże choroba rozwija się już na tyle, że całkowicie zmienia zachowanie chorego i jego postrzeganie świata. Warto. Mitomania dotyka zmysły, generując fałszywe doznania. Bo będziesz grał 100 godzin. Lampy? A lampę. A czemu nie poszedł? Mogę go zabić po prostu. To było słychać jakby pobiegł na B gościu. Nie, ja strzelił. Jak strzelił? No to sorry, ja nie słyszałem tego, bo przecież ty mordę darłeś jak zwykle. Nic nie mówiłem. Jak nie? Gdzieś się zwrócił. Sam się A kiedy jest ten szot, że oni grają, a w dzisiejszych czasach oni by się w jednym pokoju ich zamknąć, to by tylko jeden żywy wyszedł. No kurwa, proszę cię, widzę. No nie mówiłeś akurat, wiem. Oraz umożliwia komunikację z postaciami ze świata astralnego. Herbata, oj. Tak jak w przypadku poprzedniego stadium dochodziło do różnych awantur dyskusji, tak w tym wypadku chory takim zachowaniem może doprowadzić do zrywania relacji z poszczególnymi osobami, czy też zerwać kontakt z ekipą. Streamer i były przyjaciel Mamona, Demons, zapytany na ten temat odpowiada. W tym stadium także pojawia się system obronny w postaci wyparcia się wszelkiej winy, czyli Mamon nic nie zrobi. Mamon jest bardzo dobrym przykładem tego, jakie ramy czasowe ma większość historii mitomanii. Zazwyczaj są to opowieści z dzieciństwa, bądź z czasów, kiedy nie byli znani w internecie. Może być tak dlatego, że ciężko jakąkolwiek zaprzeczyć autentycznością takich historii. Niestety, przez absurdalność większości historii, te prawdziwe także są uznawane jako farmazon. Z tego powodu, że widzowie od razu zakładają, że Mamon to zmyśla, co z kolei prowadzi do tego, że Mamon popada w złość, kiedy ludzie mu nie wierzą. Przypomina to swego rodzaju Ale bajkę czekaj. O chłopcu, który wołał o pomoc. Bajkę za mamę gra? Się. On zawsze kłamie. To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Chory stadium coś często było. Stara się udowodnić, że jego zmyślone teorie mogą się sprawdzać. Na przykład Mamon wierzy w różne teorie spiskowe, które często sam tworzy. Wymyśla spiski na Riot Games, że to specjalnie mu rzucają snajperów do lobby, albo zrzuca winę na swoich kolegów z gry, ponieważ nie chcą mu pomóc. Co z tego, że nie nadaje się do grania w ligę? Jego jedynym argumentem jest opinia, jakoby granie gier duo miało być absolutnym znakiem tego, że grają tylko na swoich liniach, gankują tylko siebie i tak dalej. W wielu kłótniach i dyskusjach Mamon stosuje tak zwany efekt potwierdzenia, inaczej błąd konfirmacji. Jest to po prostu tendencja do przyjmowania tych informacji, które pasują do hipotezy, bez względu na to, czy te informacje są prawdziwe, bądź czy na tą jedną informację nie przypada 100 kontrargumentów. Mówię o tym, bo taki zabieg pojawia się także podczas kolejnego stadium mitomanii, tak więc być może jest między tymi dwoma zagadnieniami jakaś większa zależność. Warto także zaznaczyć, że panowie nie stroją od napojów słodzonych, często też nawet argumentują, jak ważny jest cukier w ich diecie. I mi brakuje, ja nie jestem w stanie się zadowolić tą kolą. Bo piję, jest ten gaz, jestem taki fajny, o! No. Ale nagle czekam, aż ten cukier wejdzie, go nie ma. Nie ma go, sad. Ilość używanego cukru wydaje się mieć duże powiązanie z tym, jak zaawansowane jest stadium mitomanii u badanego. Czemu Mamon ma zgłosić ten film? I korzystanie z jej uroków, tudzież wymyślonych historii, pobiera ogromne zasoby energii z organizmu, co powoduje konieczność uzupełnienia swoich pomp cukrowych w organizmie. Krzysztof Kononowicz jest absolutnym mistrzem sztuki mitomaństwa. Opanował on jej każdy możliwy aspekt, a może jednak to mitomania opanowała całego Krzysztofa. Badany w tym stadium całkowicie zastępuje otaczającą go prawdę i rzeczywistość swoimi własnymi historiami i faktami. Są one na tyle pokrętne... Nagi stary wszedł mi do pokoju i zarąbał wszystkie słodycze. Co robić? Mówię serio.
sprawdzone, że badany czasami sam się w nich gubi, a same historie mogą zakrzywiać czasoprzestrzeń i rzeczywiste fakty. Na przykład odwiedziny Lecha Kaczyńskiego w 1976 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy Krzysztof miał 13 lat. Ze starym? Konona pojechał on do Warszawy i został przyjęty przez Lecha w Pałacu Prezydenckim. Przypomnę tylko, że Lech Kaczyński prezydentem owszem był, ale w latach 2005-2010. Często zdarza się tak, że Krzysztof w chwili otrzymania jakiegoś pytania, kiedy nie wie co odpowiedzieć, zamiast po prostu odpowiedzieć, że nie wie, wymyśla jakąś mitomańską odpowiedź. On jest jak AI. Co jest swego rodzaju esencją jego osobowości. Sam Kononowicz twierdzi, że AI. Nie posiada on żadnych wad, co jest ewolucją objawu braku winy, którym podsłuchiwali się Random Bruce i Mammon. W tym momencie warto zadać sobie pytanie, po co tak właściwie Konon miałby kłamać? Powodów jest kilka. Tworzy fałszywą wersję siebie. Krzysztof ze swoim wielkim ego, szczególnie w otoczeniu wartościowych osób, lubi pochwalić się jego wielkim... Bruce od 3 dni gra challenge do GM-a i w 3 dni z Mastera 300 LP wbił D2 40-94 LP. Aha. No co no, klasik. Zawodowym. Prowadzenie kancelarii adwokackiej, bycie posłem na Sejm RP, a także bycie osobistym ochroniarzem papieża Jana Pawła II, to dopiero część jego jakże autentycznych zawodów. Zawodów dla swojej rodziny, można by rzec. Udaje osobę inteligentną. Zamiast przyznać swoją niewiedzę na dany temat, Kononowicz tworzy własne fakty zamiast i opinie. Zamiast kazet patrzeć ile ma LP, zapytaj go, co jest małym druczkiem napisane na banerze. Przykładem może być słynna teoria o rosnących kamieniach. Nie ma już banera. Kamień. No, a skąd on mógł się wziąć? Jakieś teorie masz? Kamienie same rosną z ziemi. Same rosną z ziemi kamienie. Su jest. To ale jak on rośnie? Mały kamyczek, a no. Deszcz padali. I wyrosł. To kamienie tylko normalnie po deszczu rosną? Tak. Ale nie, poważnie mówisz? Narosło jak kamieni po deszczu. Dorzuca swoje dwa grosze. Często, gdy nie jest staropolskie powiedzenie. Rozmówca, lubi wtrącać się w dyskusje innych osób. Mitomańskie opowieści biorą wtedy górę, byleby zaświecić swoim małym intelektem. Dla poparcia kolejnego kłamstwa. Informatycy określiliby to jako rekurencję. Co to w dupę jest? Pradziad, dziad, ojciec. Drzewo genealogiczne. Dzięki, ty sami. Za primę, witam. Dziękuję. Chętnie, gdy funkcja kłamliwej historii nie zdaje egzaminu, jestem jego wnukiem, tak. Raz jeszcze. Można tak w tak kółko. Jak Kononowicz. I owszem, bywało tak Kononowicz czasami, to mój że brat. Zmyślał na potęgę. Na takie zjawisko mówi się wtedy koncert zespołu Delbrucka, który ochoczo daje czadu wełbień i bębena. Często prowadzi to do wcześniej wspomnianego gubienia się w zeznaniach. Wracając do głównego wątku naszej sprawy, każdy z panów przedstawia drzewo dziwne zachowania wobec przeciwnej i może mieć to związek z Guy Gaming. Warto także zauważyć znaczącą regresję preferencji łóżkowych każdego z panów, w zależności od stopnia choroby. Jak wiadomo, Krzysztof kobiety nigdy nie miał. I nigdy kobiety nie miał. Mamona interesują tylko kobitki, najlepiej takie, które grają. Natomiast Random Bruce okazuje się być ponad nami wszystkimi. O nie. Przebił się on przez PTSD. I jego głównymi zainteresowaniami są świnie. Tam klikasz, pokaż IP. Gdzie to pokazać IP? No w tym, tutaj masz daj, powiększenie chyba, albo pełny ekran. Słowo podsumowujące chorobę. Ej, kiedy to w ogóle było? Z pół roku temu, nie? Co ty gadasz? A no, drogą to do nas prawda. Stadium, w którym znajduje zaraziłem się Kononowicz, znacząco pogorszyło jego stan zdrowotny. Mitomanię można porównać do czarnoksięstwa dzisiejszych czasów ze względu na szkody, jakie wyrządza właścicielowi. Warto także wspomnieć o istniejącej klątwie Warmianina, która dotyka wszystkich, którzy mieli jakikolwiek kontakt z Kononowiczem. Co jest w dupę? Jeżeli w trakcie oglądania tego materiału ale co ci zobaczyć, mam dać historię przeglądania RP? Nie chcesz tego widzieć. No nie ma się o co martwić. Osoba chora na mitomanię zazwyczaj nie widzi w swoim zachowaniu żadnych objawów.
Jednakże profilaktycznie warto zajrzeć do Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Choroszczy. Jeżeli macie jakieś inne tematy, które mógłby poruszyć, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja postaram się wszystkie pomysły przejrzeć. Jeżeli no fajny filmik, fajny, daję lajka. Git no. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę